przez 2 lata byłem wegetarianinem i przed studiami to postanowiłem, że mogę na weganizm się przejść zupełnie, że są opcje, że lubię warzywa, że nie, nic mi nie przeszkadza i mogę po prostu mieć taką kompletną dietę wegańską. No. No i co? I po studiach to zacząłem taki pop-up, tak zwany, czyli coś w Facebooku nazywał Pierogi Night i raz co miesiąc lepiliśmy pierogi i też takie rozkręciło, no to była taka wielka bania, no. Ale mówisz w dalszym ciągu o Pittsburghu, tak? O Pittsburghu to było, to Pittsburgh to kupę Słowian pochodzi z Pittsburgha, czy kupę Słowian tutaj mieszkało z Chorwacji, ze Słowacji, z Ukrainy, z Polski, no i pierogi to jest takie, to jest, jeśli się mówi o pittsburskiej kuchni, no to pierogi są na pierwszym miejscu, to jest uważane jako pittsburskie danie, na każdym meczu baseballowym to są wyścigi pierogów, no i ja uważałem, że tak jak ludzie widzieli polską kuchnię, to brakowało coś w tym, no, w mojej rodzinie, no, moja rodzina była ciekawa. Kupę ciekawych ludzi było w mojej rodzinie. Mieli fajne sposoby gotowania. Znali się, wiesz, co, zbierali różne grzyby. Po stronie ojca to oni zbierali niektóre grzyby, na przykład surojatki, które moja mama, babcia po stronie mamy nie zbierała. Bo to rozmaite właśnie, chociaż ciepłe stosunki były w stosunku do natury. I dla mnie to polskie jedzenie to było kupę warzyw i owoców zawsze. Zawsze był to agres. Ja wracałem do Polski na lato i to dla mnie były porzeczki białe, agres, morele, śliwki, wiesz, wiele dni na działce u dziadków. Mieliśmy działkę przy Bydgoszczy w Prądocinie. To też tam się, wiesz, w lesie chodziło, zbierało się jagody, się lepiło pierogi. Po zebraniu, czy jak były kurki, to jajecznicy z kurkami. To dla mnie była podstawa polskiej kuchni, a nie tutaj same kiełbachy i pierogi. I no to postanowiliśmy, że chcieliśmy tak przetłumaczyć tą polską kuchnię na, no, na taką bardziej rozmaitą kuchnię tutaj właśnie, która wciągała wszystkie te składniki, które są tutaj rozmaitą i przede wszystkim zdrową. No i bo ja mieszkając w Polsce, tak, na słowo apteka zawsze mi się kojarzyło, że idę do środka, żeby kupić jakieś lekarstwo, które mnie uzdrowi. No tak, jest tak. Bo bolała mi głowa, pojechałem do apteki, kupiłem sobie tam aspirynę, tak, i coś dalej. Ale ja ci dowiedziałem, że ty prowadzisz w Pittsburgh restaurację o nazwie Apteka. Tak. Czyli pierwsze skojarzenie było takie, że ty chcesz uzdrowić ludzi poprzez swoje jedzenie. Tak. Żeby nie wprowadzać takiego ciężkiego menu jak inne restauracje, tylko ty wymyśliłeś coś, co daje ludziom polski smak poprzez zdrową żywność. No jest tak, tak. Taki był nasz cel, chociaż to nie jedyny. To nie było takie jednorodne. Czyli nazwa apteka dobrze. Dobrze, wymyśliłem. Tak. Też jest to, że apteki są wszędzie. To tak w dzielnicach polskich, w Stanach, to są wszędzie apteki. W Chicago, w Nowym Jorku, tutaj w Pittsburghu też były apteki. I wiadomo, że jesteś wśród Polaków, jak są apteki na każdym rogu. I ja myślę, że dla nas to była taka jakby flaga też tego, bo niedawno tutaj był taki, była gazeta tygodniowa, Pittsburghanin, było tutaj kupa Polaków mówiące po polsku i byli Polakami, no, i zaangażowani w polityce i w ogóle. No i ja myślę, że dla nas to była troszeczkę taka jak flagi właśnie, że takiej polczyzny i to, że też właśnie jest taki właśnie sposób, że to odebrać, że właśnie, że to ma być zdrowe i że dla swojego dobra i że jak ktoś czuje jakąś czegoś brak, że można pójść do apteki, żeby się wyzdrowieć, tak. Też jest to, że apteka to nie jest jakieś miejsce, gdzie są jakieś imprezy. Jak otworzyliśmy pierwszy raz drzwi, no to mieliśmy kupę DJ-ów i muzyka i to w ogóle była impreza. To dla nas to też trochę było takie śmieszne, że to jest takie, no nie wiem, no takie niewyjątkowe. Takie dla nas ta wielka inspiracja to była bar mleczny. No po prostu ogólnie ten sposób właśnie miecia restauracji, czy miecia takiej jadalni, czy stołówki, że się zamawia, że to nie ma jakichś kelnerów wszędzie, że to są numerki, że szybko i tanio i dobre. I myślę, że chcieliśmy złączyć te dwa właśnie takie pomysły tego wszystkiego. Czyli apteka to... Jestem u ciebie już drugi dzień. Mhm. Wczoraj było bardzo dużo ludzi, mimo że już była późna pora, bo godzina 9.
wieczór, na godzinę przed zamknięciem, pełno ludzi na ulicy przed wejściem do restauracji. Mhm. Dzisiaj podobna sytuacja. Czy nie czujesz się, że twój lokal staje się ciasny dla klientów i nie myślisz o otworzeniu następnych jakichś restauracji? Czy nie myślisz w przyszłości o sieci aptek w Chicago i w Stanach Zjednoczonych, gdziekolwiek? Nie, to mnie w ogóle nie kusi. To jest okropne życie, tak powiem, że to są ciężkie godziny i że... I bo myślę, że wam to odpowiada, bo po co pan mówi, że chleby są fajne, że każde danie jest ciekawe, można to odczuwasz to, że właśnie dla nas to jest ważne i próbujemy wszystko zrobić dobrze. I że, no i to jest trudno, żeby mieć taką kuchnię. To jest trudno, żeby tak wszystko było dobre. I to jest wielki wysiłek, żeby nalewki były dobre. Tyle ja sam zbieram wiśnie z rodzicami. To jest 600 funtów wiśni. To też wszystkie trzeba drylować. To jest po prostu kupę pracy. Z morelami też 600. Śliwki będzie z 1000 funtów, bo zbieramy dwa razy. Ilość tego wszystko to są po prostu wielkie. I myślę, że... Nie, ja myślę, że jesteśmy obok szpitalu. To zawsze są samoloty, są helikoptery, ale nie, nas nie kusi, żeby mieć jakiś inny lokal, ale myślę, że chcemy napisać książkę i podzielić się z tym, co się nauczyliśmy. Czyli takie niektóre sztuczki, takie ta śmietanka. Czy twoja restauracja istnieje na jakichś social mediach? Facebook to wiemy, Instagram wiemy, ale czy TikTok? Nie, TikTok nie, tylko Instagram i Facebook. Co jaki czas zmieniasz menu? Bo wiem, że ostatnim razem menu było zupełnie inne jak teraz. Kilka razy w sezonie tak naprawdę. Niektóre dania są przez cały sezon, przynajmniej zmieniamy całe menu raz co sezon. Chociaż to nie tak za jednym zamachem, tylko tak to czasami sezon, jeśli chodzi o porę roku, to odczuwa się inaczej, jak jesteś na miejscu, czyli jak mówisz, że jest wiosna, ale w Pittsburghu, czyli to jest, to wiosna się zaczyna kiedy? W kwietniu, tak? Ale to my nie mamy truskawek do czerwca. Ogórków też nie mamy do koniec czerwca. To zupełnie nie ma tego wszystkiego, co ludzie uważają, że to jest wiosenne jedzenie w Stanach, powiedzmy, czy groszek, czy jakieś tam szparagi. To my po prostu tego jeszcze nie mamy. My jeszcze mamy ziemniaki, marchewki przechowane w jakiejś hurtowni. My pracujemy z Amishami, to oni wszystko trzymają w jakimś magazynie na lodzie. Tak, no to zmieniamy często i próbujemy używać to co mamy. Tak wykonujesz wspaniałą pracę? Wspaniałą pracę wykonujesz? Dziękuję. Co widać zresztą po tłumach, którzy tutaj przychodzą, żeby do ciebie zajrzeć i zjeść smaczne obiady, a zostały zauważone przez New York Times jako jeden z najlepszych restauracji serwujących wegańskie jedzenie pośród 50 restauracji w Stanach Zjednoczonych. Aha. Dziękuję bardzo, życzę powodzenia i na pewno ci odwiedzę, jak zmienisz menu. Dziękuję. Dziękuję.